Hej moi kochani, cześć, z tej strony Sylwia. Witajcie na moim kanale Bajkowo TV. Gotowi na dzisiejszą opowieść? To koniecznie zostawcie kciuk do góry, zasubskrybujcie mój kanał i już teraz możemy zacząć się bawić. Papa Smurfie? Jest papa Smurf pewien, że podczas tej podróży nie spotkamy żadnych dzikich zwierząt albo złych, przebiegłych ludzi? Wiem, że tylko Gargamel chce zawsze nas złapać, ale inni ludzie też by na pewno chcieli. Ważniaku, dobrze wiem, gdzie idziemy. Gdzieś tutaj powinien być już cel naszej podróży. No, miejmy nadzieję, że długo nie będziemy chodzić. Nogi zaczynają już mnie boleć. Tak to jest, gdy się zabiera dziewczyny na ważną wyprawę. Zawsze zaczynają marudzić. A tak poza tym, napisałem wiele książek na temat tego miejsca i wiem, że tutaj są niedźwiedzie, węże i wielkie, straszliwe orły. Nie przesadzaj, proszę cię. Chodźcie, ruszajmy ze smerfetką. O, w tę stronę. Musimy się wspiąć tutaj do góry po tej skale. Na tę piękną, żółtą roślinkę. No, raz, dwa, raz, dwa. Jeden smerfik ze drugim. Raz, dwa. I teraz hop, na dół. Do ciebie skaczemy, papo smerfie. O, ja już też jestem. Gradobitko, gradobitko, jesteś? Już, już dołączam do was. To daleko jeszcze, czy nie? Niepotrzebnie się wybrałam razem z tobą, papo Smurfie. Będę cię tylko spowalniać. Nie, spokojnie. Jeżeli chcesz chwileczkę odpocząć, to powiedz, usiądziemy sobie tutaj wszyscy, zjemy coś, pyszny placek ze smurfojagodami i zaraz ruszymy dalej. Smurfie, jesteś najmilszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. No to krótki odpoczynek i ruszamy dalej. Papo Smurfie, a musimy wejść na ten wielki, tutaj taki most wiszący? Tak, przejdziemy po nim na drugą stronę i już będziemy na miejscu. Tak się cieszę. Jeszcze chwila, momencik i spotkamy dzikusa, że też wybrał sobie takie dalekie miejsce, żeby zamieszkać. Nie traćmy czasu, kochani. Wskakujmy na górę. O, to będzie ciężka wyprawa. Już za tobą idziemy, papo Smurfie. Jeszcze tylko ja. Nie mogę się oderwać. I już ja zostałem na końcu. I po tym moście proszę uważać na szczeliny pomiędzy dechami i na dziury. To wcale nie jest takie łatwe. Raz, dwa, trzy. O. O, a, ojejku, ale bym spadła! To jest chyba jakaś zasadzka dla wrogów. Na pewno dzikus ją zrobił. O, przejdę sobie tutaj górą i jestem. Wszyscy są? To wspaniale. Moi drodzy, ogłaszam wszem i obec, że jesteśmy na miejscu. Tutaj, w tym domku, na drzewie, mieszka właśnie dzikus. Super, pan już podróżą, ale nigdzie go nie widzę. Jestem tutaj, moi kochani, jupi, tak się cieszę, że w końcu mnie odwiedziliście, normalnie w to nie wierzę, bałem się, że za nic w świecie tutaj nie traficie, albo się rozmyślicie w połowie drogi. Podobają wam się tereny, na których mieszkam? Wiecie co, tutaj są najpiękniejsze rośliny na całym świecie, no i najwięcej dzikich zwierząt. O, to wspaniale. Pozwolisz mi coś zebrać, żebym mógł później przyrządzić wspaniałe mikstury? No pewnie, papo Smurfie. Witaj, dzikusie. Powiem szczerze, że mogłeś sobie wybrać miejsce do mieszkania troszeczkę bliżej wioski Smurfów. Mam tylko pytanie. Dzikie zwierzęta? Co miałeś na myśli? No miałem na myśli jadowite węże, niedźwiedzie. Co? Tutaj są niedźwiedzie i ty sobie z nimi tak po prostu żyjesz? Ale te niedźwiedzie są niegroźne. Ja się z nimi zaprzyjaźniłem. A możemy je zobaczyć? No pewnie, gradobitko. Wystarczy, że się schylimy tutaj na dół, bo tak naprawdę to stoimy na ich jaskini. Widzicie? Są tutaj na dole.
tam sobie mieszkają, rozmawiam z nimi czasami. Czasami nawet pozwalają mi wskoczyć na swój grzbiet i wtedy razem z nimi przemierzam wielkie, odległe zakątki lasu. Dziwne tutaj masz zwyczaje. Zdecydowanie ja bym się do tego trybu życia nie przyzwyczaił. A teraz, moi drodzy, po tym jak zobaczyliście niedźwiadki, zapraszam Was na górę do mojego domku. Tak sobie właśnie tutaj mieszkam. Wiem, dziwnie, nie jest to grzybek, tylko dom na drzewie, ale uwielbiam być blisko natury. Chyba dobrze o tym wiecie. Musiałem się od Was z wioski wyprowadzić, bo za dużo zwierząt przyprowadzałem, a tutaj na każdym kroku mogę kogoś ciekawego spotkać. Wiesz co? Musisz mi koniecznie wszystko opowiedzieć. Jakie ostatnio zwierzę tutaj zaobserwowałeś? Mnóstwo ptaków, wielki orzeł, no te niedźwiedzie, liski, węże. To wspaniale, jejku, tutaj jest po prostu raj dla ciebie. Dzikusie, a spotkałeś może jednorożca? Nie, nie udało mi się go jeszcze zaobserwować, ale miejmy nadzieję, że jak dłużej tutaj pomieszkam, to może nawet sam do mnie przyjdzie, a wtedy na pewno dam Ci znać, smerfetko. O, byłoby super. Na pewno, moi drodzy, jesteście bardzo, ale to bardzo głodni. Chodźcie, zapraszam Was na mały poczęstunek. Co prawda nie gotuję tak dobrze jak kucharz w wiosce smerfów, ale troszeczkę się podszkoliłem. To wszystko, co miałem najlepszego w spiżarni. Jajecznica, ryby, pomidory i przepyszne mleko od takiego gospodarza, który ma naprawdę wspaniałe krówki. Jej, dzikusie, i Ty to wszystko sam przygotowałeś? No nie ma co się dziwić. Mieszkasz tutaj z dala od wszystkich, to musisz sobie jakoś radzić, ale jesteś wspaniały. Na pewno najemy się do syta. To życzę Wam smacznego, moi drodzy. Najedzcie się do syta, a później oprowadzę Was po całej okolicy i pokażę moich wszystkich zwierzęcych przyjaciół. I jak, moi drodzy, spodobał Wam się dzisiejszy odcinek? Mam nadzieję, że tak. Smerfiki pokonały naprawdę długą drogę. Chciały odwiedzić Dzikusa, swojego przyjaciela, który wyprowadził się z wioski smerfów daleko, daleko. A Wy subskrybujcie, lajkujcie i koniecznie komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!